Cześć, z tej strony Dawid Kujawa, portal studyjny.pl. W tym filmie chciałbym Wam przybliżyć to urządzenie. Jest to Behringer Motor 61, czyli klawiatura sterująca MIDI ze zmotoryzowanymi faderami, co trzeba tutaj podkreślić. Premiera jakby i zapowiedź w ogóle serii Motor miała miejsce już naprawdę dawno, dawno temu, spokojnie ze 2 lata już będą, dlatego producent kazał sobie bardzo długo czekać na oficjalną dostępność rynkową tego produktu. No my ją mamy od końcówki 2016 roku, bo teraz już mamy początek 2017, dlatego tym się nie sugerujmy, że ten rok przeskoczył, jest to tam kwestia kilku miesięcy. Jednakże no, w końcu jest dostępna na rynku i możemy się tym bawić. Dlatego od tego czasu, jakiego my już mamy to na testach, czas na wrażenia, dlatego nagrywam właśnie dla Was ten filmik. Jak widzicie, mamy tutaj wersję, jak wspomniałem, 61 klawiszy, a więc mamy tutaj 5 oktaw. No i na pierwszy rzut oka klawiatura naprawdę bardzo dobrze się prezentuje. Behringer, niemiecki producent, tutaj zmaga się z takim stereotypem. No trzeba to przyznać, że taki stereotyp panuje, że te produkty są nieco gorszej jakości. No i walczą z tym naprawdę bardzo mocno i muszę przyznać, że robią robotę te najnowsze produkty, zwłaszcza właśnie jak była seria kontrolerów X-Touch studyjnych, to tam również wprowadzono właśnie zmotoryzowane fadery i to już również zrobiło sporo szumu na rynku. No i ta klawiatura sterująca, ta seria klawiatur sterujących Motor również miała mieć te innowacje, iż zostały zaimplementowane tutaj zmotoryzowane fadery, ponieważ rynek klawiatur MIDI, tak zwanych all-in-one, czyli mamy klawiaturę, mamy fadery, encodery i pady, no jest dość nasycony, trzeba przyznać, więc tutaj Behringer chciał się tym wyróżnić, że niekoniecznie za mocno zawyżoną cenę otrzymujemy po prostu zmotoryzowane fadery, które znacznie ułatwiają nam pracę w studio, czy to domowym, czy profesjonalnym, projektowym i tak dalej, to nie ma znaczenia. No więc wracając do tego produktu, no na pierwszy rzut oka naprawdę jakość wykonania bardzo dobra, chociaż nie jest to aluminium, tylko twardy plastik w zasadzie wszędzie, to i tak sprawia wrażenie mocno solidnego, no i dzięki temu też nie jest po prostu cięższy, prawda, że mamy go wykonanego z twardego plastiku. Na pokładzie tutaj znajdziemy właśnie oprócz 61 klawiszy półważonych, czyli tutaj ta jakość jest naprawdę też niezła. Można by powiedzieć, że te klawiatury MIDI zazwyczaj mają takiej dyskusyjnej jakości te klawisze. Tutaj jest naprawdę fajnie, fajna odpowiedź tychże klawiszy, są oczywiście pełnowymiarowe. No i fajna czułość na velocity. To nie są jakieś tam 2-3 poziomy nacisku, na które reaguje ten kontroler, tylko te czujniki są tam nieco, te sensory są nieco bardziej czułe, dlatego fajnie, ekspresyjnie możemy na nich grać, co zresztą mam nadzieję pokażę Wam w dalszej części filmu. Natomiast idąc dalej, mamy dostępne 9 zmotoryzowanych faderów. No tutaj klasycznie 8 tak blisko ze sobą ściśniętych i 9 nieco oddalony, czyli tutaj producent sugeruje oczywiście, żeby te 8 kontrolowało nam różne kanały, a 9 po prostu sumę, czyli tak zwany kanał master. No ale też 9 jest nieprzypadkową cyfrą, ponieważ dzięki temu możemy elegancko kontrolować drawbary w przypadku organów, czy po prostu za pomocą tychże faderów wszelkie inne parametry dotyczące brzmienia w przypadku wirtualnych instrumentów. Do tego mamy 8 encoderów podświetlanych i z koroną LED-ową, czyli elegancko możemy tutaj podejrzeć wartość parametru na każdym encoderze. Nie musimy tutaj spoglądać na ekran komputera, na nasz DAW, aby zobaczyć, jaki parametr ma jaką wartość, aby dopiero poprzekręcać i określić jej konkretną wartość, tylko możemy od razu podejrzeć i zobaczyć, dzięki czemu informacje mamy niemal od razu, tak? Za pomocą właśnie tejże korony LED-owej. No i 8 padów czułych na siłę uderzenia i na docisk, również z podświetleniem RGB, czyli na różne kolory nam się tutaj te pady podświetlają. Akurat mam przypisane jakieś tam teraz brzmienia zaznaczone, ścieżkę mam uzbrojoną, a więc jak widzicie, na różne kolory nam się pady podświetlają, co możemy oczywiście spokojnie zmieniać w opcjach klawiatury.
Odpowiedź również padów bardzo fajna, czułe, można spokojnie grać delikatnie, ekspresyjnie, jak i mocniej uderzać w przypadku mocniejszych partii perkusyjnych, co również, mam nadzieję, pokażę w dalszej części filmu. Oprócz tego oczywiście wyświetlacz LCD, spory, spokojnie znajdziemy tam i odczytamy wszelkie informacje, które nas interesują. Encoder nawigacyjny, bardzo duży, więc bardzo fajnie, wygodnie nawiguje się po menu i po wszelkich opcjach, które udostępnia. Do tego również pełno przycisków kontrolnych, jak zmiana oktaw. Możemy ustawiać również arpeggiator, co jest bardzo fajne, chcę podkreślić, ponieważ ja osobiście bardzo lubię te funkcje w różnego typu syntezatorach, a kontrolerach już również zwłaszcza, ponieważ rzadko jest to udostępniane, bo nie jest to funkcja software'owa, tylko hardware'owa, tak? Nie musimy arpeggiatora włączać w naszym DAW, w naszej stacji roboczej, tylko możemy go aktywować hardware'owo tutaj z pozycji kontrolera i dzięki temu zaaplikować sobie różne formy arpeggio. No i funkcja latch jest, czyli podtrzymania tego arpeggio, czyli nie musimy przytrzymywać danych klawiszy, aby ta partia właśnie była wywoływana, tylko za pomocą funkcji latch wystarczy, że raz przyciśniemy, będzie nam się zapętlać, będziemy mieli niejako ciągłą funkcję, ciągłe brzmienie arpeggio danego dźwięku i dzięki temu będziemy go mogli na przykład sobie swobodnie dostosowywać za pomocą encoderów czy faderów w przypadku wirtualnego instrumentu. Brzmienie nam się powtarza, a my elegancko dostosowujemy i kreujemy tak, jakby nam się to podobało, więc to elegancko pomaga przy sound designie. Natomiast dalsze przyciski kontrolne to będę opisywał w dalszej części filmu, jak przyjrzymy się z bliższej perspektywy, ale między innymi jest to również tryb operacji, ponieważ możemy pracować w trybie MIDI, jak i Mackie Control. No dzięki Mackie Control oczywiście bezpośrednio możemy współpracować z gotowymi zmapowaniami w naszym DAW i kontroler w zasadzie po podłączeniu, po przełączeniu w tryb Mackie Control jest od razu gotowy do pracy. No i ważne, bardzo ważne, co chcę podkreślić, producent, mamy dostęp nie tylko do tego, co nam producent dał na pierwszy rzut oka, czyli 9 faderów, 8 encoderów i 8 padów, bowiem mamy coś takiego jak sekcję banków, a więc każda z tych sekcji posiada 4 banki, a więc łatwo to sobie można przemnożyć razy 4 i więc przyciskając szybko zmianę danego banku możemy zmienić się pomiędzy kolejnymi parametrami, które mamy przypisane czy do faderów, czy to do encoderów, czy to do padów, a więc elegancko, bardzo szybki dostęp do o wiele większej ilości różnych parametrów, które mamy właśnie pod ręką, bo temu mają służyć kontrolery, żeby wszystko mieć pod ręką, wszystko mieć łatwiej, szybciej i lepiej, po prostu. Więc tyle tytułem wstępu, jeżeli chodzi o ten kontroler. Przyjrzyjmy mu się teraz nieco bliżej, opiszmy wszystkie funkcje, które nam gwarantuje, no i pogramy coś, zobaczymy jak wypada w praktyce. W ten oto sposób prezentuje się Behringer Motor 61 z bliższej perspektywy. Zacznijmy właśnie od tej sekcji. Zdaję sobie sprawę, że nie jest ujęty cały w kadrze, no ale też jak przybliżymy, oczywiście nie ma tutaj mowy o ujęciu w jednym kadrze całości, zwłaszcza przy tej wielkości kontrolera o 61 klawiszach. Nieważne. W każdym razie zacznijmy od tej sekcji, bo i tak tutaj jest najwięcej informacji. Mianowicie, jak widzicie, tutaj mamy wyświetlacz, który elegancko wyświetla wszelkie informacje, parametry i tak dalej, i tak dalej. I odnoszą się do niego te tutaj przyciski kontrolne. Mianowicie jest to preset, global, edit i pitch change preset. Dzięki temu, jeżeli tu jesteśmy, mamy teraz podświetlone na pomarańczowo, wyświetlają się na ekranie wszelkie informacje dotyczące presetu, czyli jego nazwę, jaka oktawa jest ustawiona, jakie tempo, time division i tak dalej, i tak dalej. To wszystko właśnie jest tutaj napisane. Jeżeli będziemy chcieli zmienić jakiekolwiek inne opcje, które nam oferuje ten kontroler, no to musimy przejść do kolejnych przycisków kontrolnych. I tak, jeżeli przyciśniemy global, no to tutaj mamy globalne ustawienia klawiatury. No i teraz naszym encoderem nawigacyjnym możemy się przenosić pomiędzy różnymi wartościami. Mamy tutaj do wyboru MIDI, pads, faders, encoders, keyboard i device. MIDI oczywiście, no przenosimy się encoderem i przyciskamy, ponieważ jest klikalny. No i dzięki temu na przykład w opcjach MIDI możemy zmieniać MIDI clock, czyli zegarowanie MIDI, globalny kanał MIDI,
i tak dalej, i tak dalej. No tutaj jest bardzo dużo opcji do wszystkich miłośników MIDI i korzystania z tego typu rzeczy. Jeżeli nie jest on podłączony do komputera, to warto tutaj zajrzeć i wszystko sobie pięknie zaprogramować. Jednak wszystkich bardziej może interesować na przykład pads. Tutaj możemy ustalać velocity, czułość na velocity padów. Możemy aftertouch ustalać też, od jakiego poziomu się aktywuje, jaki kolor jest tych padów, a także funkcję Fixed Velocity, która może być Wam świetnie znana z wielu innych padów, Akaya i tak dalej, na przykład, że jeżeli ustalimy tutaj konkretną wartość Fixed Velocity, jeżeli aktywujemy te funkcje na padach, to niezależnie z jaką siłą uderzymy w dany pad, z taką siłą, z takim velocity ustalonym właśnie tutaj, zostanie ta próbka wywołana z tego padu, w który uderzymy. Natomiast jadąc dalej, mamy również opcję faderów, czyli możemy tutaj aktywować bądź dezaktywować właśnie to, że są zmotoryzowane, ale nie wiem po co dezaktywować to, że są zmotoryzowane. W każdym razie warto tutaj już zaznaczyć, skoro mowa o faderach i ich funkcji zmotoryzowania, że działa to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy kontroler jest podłączony do prądu poprzez zasilacz. Jeżeli tylko jest bus powered, czyli poprzez USB pobiera zasilanie z komputera, absolutnie nie ma opcji tutaj, żeby fadery były zmotoryzowane. Będą po prostu działać jak najbardziej, wysyłać komunikaty MIDI, jednak nie będą zmotoryzowane. No, w każdym razie tutaj możemy sobie je skalibrować również, bądź aktywować, dezaktywować i tak dalej, i tak dalej. Dalej encodery, tutaj również acceleration, czyli przyspieszenie, tak zwane, jak w zależności od tego, jak szybko przekręcimy dany encoder, to wtedy te parametry oczywiście będą się szybciej zmieniać, o większą ilość będą przeskakiwać i to tutaj również możemy ustalić i również zmieniać tryb pierścienia LEDowego, który znajduje się przy encoderze. Natomiast ustawienia klawiatury możemy oczywiście ustalać często sensitivity, czyli czułość velocity, i tutaj mamy do wyboru soft, medium oraz hard, a także off, czyli kompletnie to wyłączyć i wtedy za każdym razem, niezależnie jak naciśniemy dany klawisz, po prostu próbka zostanie wywołana z maksymalnym velocity. No i tak samo jeżeli chodzi o aftertouch, tutaj również możemy ustalać konkretną wartość, ile, od jakiej siły nacisku tak naprawdę jest aktywowana funkcja aftertouch. Dalej mamy już tylko device, czyli tutaj stricte rzeczy systemowe, czyli jak na przykład informacje dotyczące hardware'u, firmware'u, który tutaj jest zainstalowany, LCD, czyli wyświetlacz, tutaj możemy ustalać kontrast tego wyświetlacza, jego jasność, możemy wprowadzić klawiaturę w tryb oszczędzania energii, żeby mniej tego zasilania pobierała, a także zresetować ustawienia i przywrócić do wartości fabrycznych. Tyle tak naprawdę, jeżeli chodzi o global. Przejdźmy do kolejnego przycisku. Jest to edit. I tutaj możemy edytować po prostu presety na przykład i wtedy skopiować, zapisać, usunąć, zmienić nazwę i zobaczyć, jakie opcje udostępnia dany preset, który sobie zapiszemy. Bo presety oczywiście mogą służyć temu, że możemy mieć różnie tutaj poprzygotowywane podzieloną klawiaturę, na przykład w przypadku do jakiegoś utworu, inne banki w faderach, encoderach, padach i tak dalej, inne zachowanie, aftertouch i tak dalej. To wszystko możemy zapisać w presecie i właśnie potem przywoływać na przykład na scenie, czy w przypadku różnych innych sytuacji, kiedy mamy tych ustawień różnych pod różne utwory. Natomiast dalej, arpeggiator, no tutaj możemy dostosowywać funkcję arpeggiatora, czyli w jakim stylu ma pracować, jak długo mają wybrzmiewać próbki, które są mu przypisane, jaki swing i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tutaj w stylach możemy, żeby pracował z tendencją w dół, w górę, randomowo, akordowo i tak dalej, i tak dalej. To wszystko możemy tutaj ustawić. No i oczywiście jeszcze opcja pad note repeat, czyli oczywiście jeżeli w przypadkach mamy funkcję repeat, no to tutaj możemy ją dostosować też, z jakim swingiem, z jaką długością wybrzmiewania mają te pady być zapętlane, jeżeli będziemy aktywować funkcję repeat w przypadku padów. Tutaj również też transpozycja o pół tony, no i funkcja keyboard split, czyli jeżeli tutaj teraz nacisnę keyboard split i przycisnę jakikolwiek z klawiszy, to od tego miejsca po prostu będzie podział
klawiatury i będziemy mogli tutaj przypisać różne rzeczy, tak dwa światy stworzyć na tej klawiaturze. Bardzo też przydatna funkcja i często przez wielu pożądana, więc również to tutaj się znajduje. Natomiast jeżeli chodzi o pitch change, to tutaj możemy podpisywać pady, wysyłki pojedyncze i tak dalej. No to takie nieco już bardziej zaawansowane, raczej różnie może być z wykorzystaniem tego w zależności od tego, jak jesteście tutaj zaawansowani. Natomiast dalej lecąc niżej mamy time division, który też możemy sobie zmieniać tutaj w przypadku różnych czy to gate'ów, w przypadku arpeggiatora i tak dalej. W przypadku fader touch również możemy shift i focus, żeby bardziej inaczej nieco pracowały. No i arpeggiator to jest tutaj najważniejsza sekcja, tak naprawdę, którą podkreślałem, że bardzo lubię, no dla mnie przynajmniej. Jeżeli przytrzymamy arpeggiator, znaczy naciśniemy arpeggiator, to teraz jeżeli przytrzymam jakąkolwiek z próbek, które odgrywamy na naszej klawiaturze, zobaczmy tylko, czy takowe są tutaj. Na przykład ten jeden klawisz, prawda? No to funkcja arpeggiatora. Tak, na takiej zasadzie. Natomiast jeżeli zrobimy latch, no i przytrzymam, znaczy nacisnę tylko, to już teraz będzie się po prostu odgrywać samo, więc funkcja latch jest bardzo, bardzo, bardzo przydatna. No i operation mode to jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli nie przeczytacie, o co tutaj chodzi, albo nie dowiecie się z tego filmiku, o czym teraz mówię, no to podłączając klawiaturę do komputera się zdziwicie, kurczę, dlaczego jej nie widzi, dlaczego nie ma gotowych zmapowań i tak dalej, bo najprawdopodobniej macie tryb MIDI, czyli ma współpracować teraz z zewnętrznymi rzeczami MIDI, nie z komputerem i z protokołem Mackie Control, wtedy trzeba przycisnąć MC tutaj, czyli Mackie Control, jest to skrót, no i wtedy klawiatura pięknie będzie pracować z gotowymi zmapowaniami. No i tutaj tempo, oczywiście jeżeli będę szybciej uderzał, no to będziemy mieli szybsze tempo, funkcja Tap Tempo, tak, na takiej zasadzie to funkcjonuje. Teraz jeżeli uaktywnię na przykład funkcję Ledge w arpeggiatorze, przed chwilą widzieliście, że to tak niekoniecznie szybko działało, nazwijmy to, no i przycisnę na przykład tak znacznie szybciej, ponieważ tempo wzrosło nam do 120, tak je wybiłem. No i tutaj oczywiście koło modulacji i pitch bend do naszych próbek, które odgrywamy za pomocą klawiszy. Tu jeszcze back i forward, jeżeli jesteśmy w opcjach menu, oczywiście jak się zagłębimy w jakieś opcje, to możemy back i tak samo z forward. No i tu tutaj, co wspominałem, czyli te banki, tak? Mamy 4 banki w przypadku faderów, jak widzicie, 1, 8, 9, 16, 12, 24 i 25, 32, to samo w przypadku encoderów i padów, czyli jak widzicie możemy mieć elegancko po 32 z każdej sekcji, a nie tak, a nie tyle, ile udostępnił tutaj producent fizycznie. Możemy elegancko szybko się przemieścić i uzyskać bezpośredni dostęp pod ręką do kolejnych wartości, do kolejnych parametrów, tak więc mega, mega plus. Ok, przesuwając się nieco dalej, mamy oczywiście zmotoryzowane fadery, o czym też wspominałem, czyli 8 tutaj w tej sekcji od F1 do F8 i F9 nieco bardziej z boku, czyli ta Canon Master, ta Summaler, oczywiście 9 jako całość przyda się, tak jak wspominałem, w przypadku drawbaru w organach, ale nie tylko, tak? No i generalnie są to zmotoryzowane fadery, czyli pięknie działają ze zmianą parametrów. Jeżeli ja tutaj teraz poruszę jakikolwiek fader, to oczywiście on współpracuje z moim DAW, a natomiast jeżeli będę w DAW ruszał, to te fadery również powinny tutaj nam zacząć tańczyć, co zresztą mogę teraz zrobić. Na przykład chwycę sobie ten fader tutaj na komputerze i jak widzicie, on nam sobie tutaj sam elegancko lata, prawda? Bo zmieniam tylko wartość parametrów DAW na komputerze. No i siłą rzeczy na takiej zasadzie to funkcjonuje. Czyli są zmotoryzowane fadery i dostosowują się do tego, co się dzieje w naszym komputerze. Jest to bardzo wygodne, ponieważ jeżeli nie są zmotoryzowane, jeżeli dodamy kolejne ścieżki, zmienimy wartość danego parametru w komputerze, no to tak naprawdę potem, jeżeli poruszymy dany fader, który był w takim miejscu, to ta wartość wróci do takiej wartości, jaka była na tym faderze, nie do tego, co było w komputerze i będzie trzeba się bawić i dostosowywać to. A tak to ze sobą pięknie współpracuje i wszystko się zmienia i tu, i tu. I mamy pewność, że zawsze jest idealnie tak, jak powinno
być. Do tego ze zmianą wartości, ze zmianą ilości ścieżek, na przykład jak widzicie tutaj mamy tylko 8, zmienimy o kolejne 8, no i już jest problem. Te fadery, gdyby nie były zmotoryzowane, zostały przy takich samych wartościach, jakich były, i potem miałbym kolejne 8 ścieżek i musiałbym osobno znowu podostosowywać ewentualnie, a tak jak zmienię o 8, to one dostosują się do tych kanałów od razu i mamy wszystko momentalnie pod ręką, tak więc rewelacja, jeżeli chodzi o zmotoryzowane fadery. Idąc troszkę dalej tutaj w bok, no to mamy encodery oczywiście, o czym wspominałem, mają koronkę LED-ową, jak widzicie, jak je przekręcę, to tutaj nam pięknie powstaje różnego typu podświetlenie. Pojawia się i znika, pojawia się i znika. Tu możemy w tę stronę dać, tu w tę stronę. No i dzięki temu widzimy elegancko, jaka jest wartość danego parametru, tak? Czy maksymalna, czy średnia, czy niska. A także może się zdarzyć, że będzie to panorama, to wtedy prawo, centrum oczywiście na górze i lewo, tak? W zależności, jaka funkcja jest potrzebna, taką funkcję i takie wartości przybierze korona LED-owa. Jak widzicie, fajne, stylowe podświetlenie, nic się tutaj nam tak naprawdę nie chybocze, nie kolibie, solidnie można przesuwać. No i mają tak zwane takie te małe przeskoki i czuć elegancko, że zmieniliśmy po prostu wartość tego parametru. Nie są takie luźne, nazwijmy to. Poniżej oczywiście sekcja transportu tradycyjna, czyli do przodu, do tyłu, start, stop, start, zapętlenie, nagrywanie. No więc pięknie możemy po prostu tutaj korzystać i szybko pod ręką uruchomić nagrywanie, zatrzymać nagrywanie, zapętlić jakiś fragment, odtworzyć i tak dalej, i tak dalej. Więc również wszystko pod ręką, jak najbardziej podstawowa funkcja, no nie mogłoby jej po prostu zabraknąć. Tutaj idąc już naprawdę najdalej na prawą stronę urządzenia, no to mamy 8 padów, tak jak wspominałem, które są czułe na siłę uderzenia i docisk, i również producent wyposażył je w RGB podświetlenie, dlatego jak widzicie każdy ma w sumie inny kolor teraz. I to może robić efekt na przykład na scenie. Dlaczego nie? Jak wszystko, co się świeci na scenie, tak naprawdę jest pożądane, bo tutaj chodzi również o show. No ale nie tylko, bo one działają naprawdę, naprawdę fajnie, fajną mają odpowiedź. Elegancko się na nich pracuje. I spokojnie można wybijać tutaj ekspresyjnie partie rytmiczne. No więc tak, jeżeli weźmiemy sobie na przykład tutaj jeszcze przyciski kontrolne na wzgląd, no to mamy Velocity Fixed, czyli teraz, tak jak wspominałem, będziemy mieli ustawioną konkretną wartość przy tej funkcji, no to za każdym razem, niezależnie jak mocno uderzymy w te pady, po prostu z taką siłą wywołamy te próbki, więc... Widzicie? Absolutnie teraz nie ma znaczenia, jak mocno uderzę, po prostu jest wywoływane z maksymalną wartością, dlatego zrobimy sobie te opcje i teraz mamy bardzo cicho. A teraz mocno uderzałem i mamy po prostu głośno, więc umożliwiają ekspresyjne granie jak najbardziej. Jeszcze jest funkcja Double Beat, czyli w tym momencie, jeżeli ją aktywuję, to wywołamy próbkę w momencie wywołania tego padu i przy odpuszczaniu również zostanie wywołana po raz drugi. Tak, więc teraz można podwajać po prostu uderzenia dzięki temu. No i jeszcze została nam funkcja Repeat przy padach, czyli przytrzymując pad, po prostu próbka będzie zapętlana. Szybkość tej funkcji, tak jak również wspominałem, zmieniamy w menu. Tam możemy elegancko ustalić prędkość, długość wybrzmiewania tych próbek przypisanych do padów przy funkcji repeat i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to teraz czas na klawiaturę. Mamy tutaj 61 klawiszy półważonych, pełnowymiarowych, fajnie wyglądających i fajnie grających tak naprawdę, ponieważ są dość ekspresyjne. Te sensory tutaj umieszczone są czułe. Nie są to tylko 3 poziomy velocity na przykład i tyle, tylko spokojnie pozwalają na ekspresyjną grę z sporym zróżnicowaniem velocity, głośności i tak dalej, i tak dalej. Więc spokojnie możecie tutaj naprawdę fajnie grać. Do tego 61 klawiszy, a więc nie jest to 49, gdzie tam brakuje gdzieś tej oktawy.
No nie jest to może też 88, ale też 61 moim zdaniem to jest naprawdę fajny taki studyjny kompromis i na scenę również, że nie jest to zbyt wielkie gabaretowo, spokojnie wystarczy do odgrywania większości. No i klawiatura naprawdę ma taki fajny feeling, nie jest za sztywna, nie jest za delikatna, naprawdę tutaj producent wypracował fajny kompromis. Nie wiem, coś losowego zagrajmy. No i właśnie tak to się prezentuje, czyli można naprawdę zagrać delikatnie, można zagrać mocniej. Więc spokojnie można tutaj mocno grać, głośno, tak forte, ale można też tak emocjonalnie i delikatnie. I spokojnie ta klawiatura nam na to pozwala, więc jak najbardziej na plus. Dobra, to nagrajmy sobie teraz jakiś kawałek, prosty, pętle i tak dalej, jakiś utwór za pomocą właśnie funkcji i tych wszystkich bajerów, które udostępnia nam Behringer Motor 61. Czasami będę się wspomagał oczywiście pushem, w przypadku tam metronomu głównie i tak dalej. No i oczywiście komputer DAW, Ableton Live, z brzmień właśnie live'a będziemy korzystać, nie będziemy wymyślać z żadnymi innymi. Dobra, więc żeby nie przedłużać, zacznijmy od partii piano, być może uzbroję sobie ścieżkę, zobaczmy coś takiego może. Dobra, to no takie proste akordy, to lecimy. Ale w sumie z metronomem nam się przyda, więc z metronomem polecimy. Okej, dobra. Czyli tak to wygląda, mamy prostą partię piano na razie. Oczywiście gdzieniegdzie mogłem lekko nie być idealnie równo z metronomem, ale też bez przesady, nie ma co tutaj przeginać. Warto dbać o to, żeby to miało taki ludzki wymiar. Oczywiście człowiek nie jest bezbłędny, więc warto to wziąć pod uwagę, żeby to tak robotycznie nie brzmiało, takie ciachane, po prostu wszystko równo pokwantyzowane. Nawet są wtyki, nie? Typu Humanizer i tak dalej, które po prostu robią ten mały próg błędu, bo wiadomo, wszystko niekoniecznie byłoby równe, zwłaszcza w przypadku partii perkusyjnej, no ale to zaraz. Mamy teraz prostą partię piano, więc zduplikuję ją sobie i zobaczcie, co się dzieje z faderami. Zduplikuję raz jeszcze. One się przesuwają po prostu jeden kanał, bo wchodzi nam piano i reszta się tym samym przesuwa w bok po prostu o jeden kanał, dlatego te wartości parametrów również się przesuwają. Bardzo fajna sprawa, gdyby nie były zmotoryzowane, oczywiście tego bajeru by nie było i trzeba by znowu ręcznie powrócić do danej wartości, a jeżeli byśmy poruszyli fader przy danej wartości, to oczywiście automatycznie w DAW też byśmy mieli taką wartość. Dobra, teraz mamy trzy warstwy pianina, nie chcę tutaj zagadywać, tylko bardziej grać i tworzyć, więc jedną partię sobie zrobimy oktawę niżej, z kolei tę trzecią zrobimy dwie oktawy wyżej. I teraz posłuchajmy, jak to brzmi. Będzie trzeba oczywiście nieco wyrównać te poziomy, bo teraz to wszystko tak jest na takim samym. Zmieniłem nieco wartość velocity, lekko niżej, ponieważ taki mocny atak był, bardzo silnie grałem, mogłem to zagrać oczywiście inaczej, ale okej.
Teraz to w sumie spoko brzmi, mamy to mniej więcej wyrównane i teraz jeszcze warto zadbać o panoramę tego brzmienia, czyli spanoramujemy to sobie za pomocą właśnie encoderów, które tutaj mamy na pokładzie tejże klawiatury MIDI. No i oczywiście dzięki Mackie Control temu protokołowi są one automatycznie zmapowane w przypadku live'a pod panoramowanie właśnie, a więc ten najniżej brzmiący fortepian zostawię sobie w środku, w centrum, natomiast ten nieco wyżej brzmiący zrobimy bardziej na lewo, natomiast ten najwyżej brzmiący nieco na prawo, dzięki czemu poszerzymy naszą bazę stereo. No i oczywiście tutaj za pomocą tychże encoderów pięknie zrobimy sobie tutaj na lewo, tutaj na prawo. OK, i teraz posłuchajmy. Dobrze. Dobra, dzięki temu mamy fajną naprawdę partię piano, tak mocniej brzmiącą, zlajerowaną, zwarstwowaną i tak dalej. Dobra, lecimy dalej. Teraz czas na perkusjonalia, czyli oczywiście tutaj przychodzą, tadam, pady wbudowane, więc elegancko możemy sobie za ich pomocą tutaj wybić partię perkusyjną. Mamy tutaj różne próbki. No i dobra, i lecimy. Nie ma co przedłużać, metronom. Dobra, taka prosta partia na razie. Dobra. Teraz może jeszcze prostszą, bez crasha, żeby to brzmiało jeszcze spokojniej. Okej. Dobra, i teraz mamy naprawdę takie proste dość partie perkusyjne, które nam się przydadzą po prostu w jakby początkowej fazie utworu, jeżeli go będziemy oczywiście rozwijać i tak dalej, i tak dalej. Bo nie ma co na początku oczywiście dawać nie wiadomo jakiej perki, nie? Żeby to tam brzmiało jakoś ekstrawagancko od samego początku. Spokojnie budujmy ten nastrój za pomocą perkusjonalów również. Zobaczmy to. Okej, dobra. I teraz ostatnia partia, która potrzebna by była taka właśnie najbardziej, można powiedzieć, zwariowana, tak? Czyli najbardziej gdzieś tam rozbudowana, taka nieco szybsza. Dobra, spróbujmy. Metronom wszystko mamy elegancko, więc lecimy. Dobra, gdzieś tam na sekundę zgubiłem metronom, to wiem, słyszałem, ale spokojnie, bo pod koniec na pewno było wszystko ok, znaczy na pewno, no, na pewno brzmiało to o wiele fajniej. Dobrze, zatem zobaczmy jak to wyszło. Jedną część sobie weźmiemy, tego co nam tutaj poszło. Hop. No, elegancko. Dobra, czyli tutaj poszło pięknie. Dzięki temu mamy taką fajniejszą formę, bardziej rozbudowaną. Dobra, i w ten oto sposób mamy partię piano, mamy perkusjonalia. No to co? No to teraz jakieś pady i tak dalej, albo jeszcze dogramy sobie stopę, właśnie. Taką mocniejszą, z gdzieś subem, taką 808, która gdzieś tam pociągnie ten dół pasma nam. Więc uzbroimy sobie ścieżkę. I oczywiście możemy nie tylko za pomocą padów, ale też za pomocą klawiatury dogrywać w formy perkusyjne, jednak to nie jest to samo. Fajniejszy feeling jest na tych padach oczywiście. Jak widzicie tutaj pod tym klawiszem na przykład może być ta stopa, więc tutaj możemy sobie teraz to spokojnie dograć. Dobra, no to uzbrajamy ścieżkę i lecimy.
Dobra, mamy. Oczywiście aż tak może dużo nam nie jest potrzebne, dlatego spokojnie sobie można to przewinąć i zebrać tylko dwie partie. Zobaczmy. Dobra, elegancko. Możemy ją troszkę podbić sobie na poziomie nawet. Perkusjonalia może nieco niżej. Dzięki temu ten dół będzie wyrazistszy. Dobra, super, elegancko. No to teraz co? No to teraz jakiś basik może by się przydał. Zobaczmy, co tutaj mamy. O, na pewno nie tak wysoko brzmiący. Dobra, to będzie spoko. No to lecimy, nie przedłużamy. Dobra, i taka prosta forma. Często pamiętajcie, że piękno tkwi w prostocie i minimalizm to jest to, co zawsze może być obok was, a wy kombinujecie i można przez to przekombinować. Sam się na tym bardzo, bardzo często łapię, niestety tak to jest. Dobra, posłucham sobie tylko w solo, jak to wyszło. Dobra, taka gdzieś mistyczna forma, ale bardzo fajnie pcha dół, ma dużo dołu, może nawet potem dodać jeszcze troszkę więcej. Ale bardzo fajnie, uzupełni nam w dole pasmo. Dobra, to lecimy dalej. Zatem, no to co, to teraz może jakiś plak na przykład, dlaczego nie? Posłuchajmy, coś takiego tutaj mamy może. A to za nisko. Dobra, to będzie eleganckie, ale w sumie może inna forma. Dobra, to będzie eleganckie. To tak sobie zrobimy. Metronomik tylko i lecimy. Dobra, styknie. Posłuchajmy, jak poszło. Dobra, chyba jest git. Tu pod koniec coś lekko się zagubiło. Ale generalnie nie, no jest spoko. Tak, dobra, nie ma co przesadzać. Więc teraz posłuchajmy zatem w całości, jak nam to na razie brzmi. Oczywiście jeszcze piano teraz nie wybrzmiewało, ale już będzie wybrzmiewać. Spokojnie i lecimy. Dobra, to teraz jeszcze tak naprawdę tylko może jakiś pad, jakiś ambient, który nam zbuduje troszkę przestrzeń. Zobaczmy, co to będzie. A,
będzie ok. To lecimy z tym. Uzbrajamy ścieżkę metronom, tylko sobie jeszcze włączymy w razie W i lecimy. No. Ależ ten dźwięk ma przestrzeń. No jest tu mnóstwo pogłosu, ale naprawdę fajnie to brzmi. Dzięki temu mogę nieco wydłużyć, tylko te ścieżki oczywiście nie mam. Nie trzymam aż tak długo, jak powinienem tutaj z tych klawiszy. Ale to też pedal sustain by się przydał i tak dalej, ale dobra. I w ten oto sposób możemy bardzo szybko i sprawnie stworzyć kawałek. Jak widzicie, tutaj sobie odgrywać różnego typu akordy, melodie i tak dalej. Tutaj kontrolować poziom, duplikując ścieżki. Oczywiście nie będziemy mieli z tym problemu, że nagle nam się coś poprzesuwało i nie mamy tej konkretnej wartości parametru, bo wszystko jest zmotoryzowane i dzieje się za nas. Tutaj oczywiście różne wysyłki, panorama i tak dalej, i tak dalej. Sekcja transportu. Stop, play i tak dalej. No i pady oczywiście piękne do partii perkusyjnych. W ten oto sposób można naprawdę świetnie korzystać z tego typu kontrolerów all-in-one, jakim również jest motor 61 od Behringera. Okej, no to by było na tyle, jeżeli chodzi o taką melodyczną warstwę tego filmu. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o kontroler Behringer Motor 61. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu przybliżyłem Wam to urządzenie. Jeżeli zastanawiacie się nad kupnem do własnego studia, czy to domowego, projektowego, profesjonalnego i tak dalej, jakieś klawiatury MIDI, a może nawet na scenę, to jak najbardziej polecam Wam właśnie ten kontroler. Przede wszystkim zmotoryzowane fadery cholernie ułatwiają pracę. No i klawiatura, która naprawdę mile mnie zaskoczyła. Półważony mechanizm i taka fajna, ekspresyjna gra jest możliwa na tym kontrolerze dzięki tym nieco bardziej czułym sensorom. No wiadomo, nie będzie też to idealna klawiatura, tak? Bo nie jest to klawiatura przeznaczona dla pianistów, czyli ważona z mechanizmem młoteczkowym, z wymykiem, jeszcze może ze sztucznej kości słoniowej, bo nie o to też tutaj chodzi, tak? Nie mamy tylko partii piano odgrywać, ale przede wszystkim może właśnie brzmienia syntetyczne i sound design i tak dalej tu cały wchodzi w grę. Tak więc tutaj klawiatura również jak najbardziej na plus, do tego pady z podświetleniem RGB i wszystko nam się tutaj tak fajnie na taki pomarańczowy styl świeci, a więc również zrobi to efekt na scenie, prawda? Bo taki też jest cel tego typu kontrolerów. Poza tym wszystko, czego by tak naprawdę dusza zapragnęła od tego typu kontrolera, właśnie all in one. I do tego ta jakość, która naprawdę może bardzo wielu zaskoczyć, zwłaszcza tych, którzy wierzą w te stereotypy dotyczące Behringera. Cena klawiatury to około 2000 zł, wiadomo, plus minus, to tam jest różnie w zależności od sklepu muzycznego. No i uważam, że to jest naprawdę fajna i dobra cena, zwłaszcza, że niektóre kontrolery potrafią kosztować o wiele więcej, zwłaszcza te właśnie z wersją 61 klawiszy. A więc jest to opcja naprawdę elegancka od Behringera, który stawia na produkty nieco tańsze od innych, ale tutaj niekoniecznie tym kompromisem przez tę cenę musi być gorsza jakość, bo naprawdę ten kontroler daje radę i jakość tutaj nie odbiega od najlepszych jakościowo innych kontrolerów, więc jak najbardziej jeszcze raz polecam. To by było ode mnie na tyle. Dzięki, że oglądaliście. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do kolejnych naszych publikacji. Cześć! Thank you.